Mandzio! Mandzio! Kurwa, wchodzę do Mandzia, on mówi tak wczoraj. No, suchar, podobno kończysz ze streamingiem, więc zastąpiłem cię i zrobiłem analizę upadku. Tentacjona za ciebie. Jebany ukradł. Ukradł analizę upadku. Jeszcze nazwał to analizę upadku. Mandzio! Wisisz mi obiad, co najmniej. Rybson, no jestem. A to jest to? Co napisał Bartek? Dobrze pokazuje? Nie było mnie z tydzień, może dwa, szczegół jeden to frustracja, drugi to wyjazd nad morze. Widzimy się w poniedziałek, a niedługo realki, jak się robię ze sprzętem, Tour de Poland, pozdro. No i tutaj problem polega na tym, że były ekipy, no wszyscy o tym wiedzą. Były ekipy i to było na tych filmach. Teraz? Tak, o, normalnie, impreza? Nie wiem, no pojebane, dla mnie to jest... Dobra, widzowie, ja się do czegoś muszę przyznać. Też byłem na tej imprezie. Byłem na tej imprezie, razem z szachistą. Na tej samej imprezie byłem. I... Tam mnie śmieszyło na wczorajszym streamie. To mnie śmieszyło na wczorajszym streamie, że on cały czas mówił tak. Tutaj tylko jedno mnie tak bardzo śmieszyło, że on mówi cały czas o szczerości, że on nie kłamie widzów i tak dalej. A mówił, powiedział coś takiego, że na weekend był z rodzicami. A kurwa, na tej samej imprezie byliśmy. I to mnie bardzo bawiło. XN, suchar? Nie było. Rozmawialiśmy, ale. Nie była to rozmowa w pozytywnych aspektach. Ale to jakby nieważne, to nasza prywatna rozmowa. Ale no byłem. Byłem na tej samej imprezie co Bartosz Szachista. Zgadza się. Był tam również Lewus, był tam Rajon i wiele osób takich moich znajomych. A! I kurwa, mam pochwałę! Dla siebie! Jako jedyny na imprezie nie piłem alkoholu. Przyjechałem autem, bo to było po streamie. Po streamie IRL z chłopakami, z Popem, Japczanem i Holakiem. Przyjechałem autem na imprezę i nie piłem alkoholu. I wróciłem sobie do domu samochodem o 5 rano. Tak, każdy chlał WD. Każdy. Ja nie. Nie piłem alkoholu. Mówiłem, że nie będę pił alkoholu i nie piłem. Co to jest? To napisał Bartek. O Jezus, dobra. Tako, musisz na chwilę zastopować. To już pokazuje? Nie było mnie z tydzień, może dwa, szczegół jeden to frustracja, drugi to wyjazd nad morze. Widzimy się w poniedziałek, a niedługo realki, jak się wyrobię ze sprzętem, Tour de Poland, pozdro. No i tutaj problem polega na tym, że były ekipy, no wszyscy o tym wiedzą. Kurwa, widziałem to już. Okłamywanie widzów w taki kurewski sposób, to jest tak popierdolone. Kurewski. Dzięki wraz rajda, ale rajdów. Cipery libery. Nie wiem, no. Ja mu nawet napisałem, że to jest kurewskie zachowanie, no ale nie odpisał. No halo. No, generalnie. Dziękuję Wrotkowski za 5 gig subów. O, dostał Japczan, dostał Kolasz, Gabraj, Scociur i Machaj. Dziękuję. Rodkowski, ale pamiętaj, że ja wiesz, ja będę mniej streamował możliwe teraz, albo będę coś streamował, o wiesz, o godzinach nocnych albo porannych. Japczan zostawi ci coś, bo będziesz go wyzywał, pewnie? Spokojnie, Japczan. To ja na spokojnie powiem, a ty go wyzywasz i powiesz tak. Dobra, suchar coś pierdolił w miły sposób. Ja wam powiem, jak naprawdę jest. Tak możemy zrobić, Japczan. Koks? Dobra, to git, Japczan, git. No cześć, Rybson. Czołem. No siema. Czemu mnie odpisałeś na Instagramie? Sorry, trochę mnie nie było, tak z miesiąc.
No. A co napisałeś? Nie, no, bo patrz, ja ci powiem to jako z perspektywy... Ja to widziałem na streamie, już, ale... osoby trzeciej. A czekaj, ja jeszcze nie pytałem o nic. Chciałem zapytać, co u ciebie, no stary, trochę mnie nie było, a ty od razu... O kurwa, Wrotkowski, ty dajesz kolejne 5 gift subów. Dobra, John Weed, Kubusiek, Baziol, Legolas 590 Call Polska i Kubzonor. Nie, Legolas dostał gift suba, pierdole. Rodkowski, źle trafiasz. Musisz nacelować lepiej. Te trafy to nie są zbyt dobre. Co u ciebie? Nie w porządku, no. No bo widzę, co konkretów. Faktycznie mi odpisałeś. Kurwa, nie, to tak szczerze, nie widziałem tego wczoraj. Nie widziałem. No zgaduję, no jak nie napisałeś, to zgaduję, że nie widziałem. Dobra, czyli faktycznie napisałeś to samo, co teraz tutaj napisałeś. No dobra, dawaj, słucham cię, bo to może być ciekawe. No patrz, z perspektywy widza i osoby, która, no nie oszukujmy się, wydaje mi się, że byliśmy, jeżeli chodzi o streamerów, to dosyć blisko. W sensie, no nie doszło do żadnego stosunku ani nic, tylko po prostu było, no mieliśmy dosyć dobry kontakt, bym powiedział. No. I chodzi, patrz, problem polega na tym, że z tego co czytałem, czy to komentarz na Facebooku, czy to komentarz na YouTubie, widzę, po prostu czują się tacy, wiesz, jak wchodził jakiś filmik na YouTubie, to zaczął z jakąś promocją. Spłacił 10 jak złotych. Już wchodził. Siema, Sucharek 3. Siema, Nadolczyks. Serduszko dla ciebie również. To no. Widzów dosyć denerwowało, nie wiem, czy widziałeś w komentarzach. Widzów denerwowało na przykład to, że nie streamujesz 2 tygodnie bez jakiejkolwiek informacji. Dopiero potem widzowie musieli sami się doszukiwać informacji i wstawiać je na grupę na twoją, nie? Na Facebooku. No. Bo ty o tym nie pisałeś. No. Dwa, sprawa jest tak, że widzowie czuli się oszukani po tym poście, który napisałeś na Facebooku. Napisałeś, że byłeś tu tydzień sesja, tu tydzień nad morzem. A ty byłeś ty, ja mam to oglądać, czy pauzować i przy okazji impreza, komentować? Widzę, po prostu czują się oszukiwani. Rozumiesz? Ja nie wiem, jak się robi komentarze. To, co ci napisałem, no ja wiem, że może być ci ciężko, no bo to wygląda jak wygląda, no. Ale chodzi o to, żeby wiesz. Dobra. Patrz, generalnie kurwa, streamerka jest problematyczna, bo na początku zaczynasz streamować i streamujesz sobie tak, o, fajnie się bawisz, chce ci się odpalać i tak dalej. Potem przychodzi kaska, przychodzą suby i jest problem, bo ludzie cię subują. Masz na przykład dużo subów i dużo ludzi, którzy dają pieniądze w donatach. I oni kurwa wszyscy zaczynają mieć problem, bo jak nagle sobie robisz przerwę na 2 tygodnie, to ktoś, kto wydał suba na miesiąc, jest wyruchany w dupę. I jak mu nie powiesz, że kończysz streamowanie, to będą cię ruchali, po prostu będą cię ruchali. Ale Bartek Szachista oczywiście jest ruchany jeszcze z innych powodów. No ale po prostu robią się pewne zobowiązania streamerskie, które zaczynasz mieć wobec ludzi. Ja na przykład mówię tak, ja kończę ze streamowaniem, nie subujcie mnie. Jak ktoś mnie zasubuje, to ja powiem tak. Ja kurwa powiedziałem, że kończę. I jak nagle przestanę streamować, to nie moja wina, bo ja kurwa powiedziałem, że ja nie będę streamował. Mimo tego, że mogą cię wyzywać i tak dalej, no to tak jakby, nie wiem. No jest garstka tych widzów, która tak jakby nie będzie cię wyzywała i dla nich streamuj, nie? Mimo tego, że wiem, w sensie... Ale ty, stary, czuję się, jakbyś dawał mi radę, dla kogo mam streamować. Słuchaj. Prawda jest taka, że nie było mnie 2 tygodnie i prawda jest taka, że nie było kłamstwa w tym, co napisałem. Ale nie mogłeś było być. Jak to? No dobra, może w tym, co napisał, nie, ale 20 minut przed rozmową z Rybcanem mówił, że w weekend był na grillu. Nie na grillu, że był po prostu z rodzicami na weekend, a przecież chlał wódę na imprezie, na której byłem i to był problem. Dlatego to widzów boli, rozumiesz? Że mogłem być? No miałeś sesję, spoko. No to zgaduję, że to widzowie mogli zrozumieć. Ale na przykład... Ale powiem wam, że po tym, co zacząłem na imprezie i po tym, co wczoraj było na streamie, ja naprawdę, kurwa, jeszcze raz to powiem. Polecam psychologa do Bartka Tentaciona. Psycholog. Kurwa psycholog. Bo tam jest tragedia. I powiedziałem to samo dla Lewusa i Rejona. Że powinni z nim porozmawiać i że powinni iść do jakiegoś psychologa. Nie do Japczana. Do psychologa już po studiach. Streamujesz od 14 dni i ty wolisz pojechać na imprezę, czy sporo się dla widzów? To widzów woli, no bo taki jest streaming.
No, dlatego wróciłem, stary, teraz niosę ten chrystusowy krzyż na plecach, ten hejt. I jakby naturalna kolej rzeczy jest to, że kiedy już nawet nie streamowałem dwa dni z rzędu, to byłem jebany, dlatego... Czy to jest sugestia, że jest Bogiem? Tego nie musisz mi tłumaczyć. Mnie bardziej ciekawi, stary, fakt, że ty, na przykład... w tym Gdańsku, bo bujałeś się do kryzysowej... Kurwa, czekajcie. Porównanie bogów na szybko. No nie wiem. ...i narzeczonej i innych nut ze Strahama, a w łapie... Niemożliwie, że Lech zero w łapie, nie piłem Lecha zero nigdy. Naprawdę, nigdy w życiu. Wracając, jak robisz przerwę w streamingu, to na pewno po powrocie ludzie reagują nerwowo. Natomiast mówiąc takie rzeczy jak ty teraz, że okłamałem widzów, to sam nakręcasz spirale, stary, jesteś tego świadomy. Ale, tak ale, to, ja... ale to widzowie są świadomi tego, że go okłamałeś, kurwa. To widzowie są tego świadomi. Przecież widziałeś w ogóle komentarze na Facebooku? Oczywiście, że widziałem i stary, musiałby być kretynem, żeby rozliczać, nie wiem, żeby na tłumaczyć ci widzą ze swojego życia prywatnego. Złotych. A ty, masz, stary, ale, okazałeś się nie być kumplem. Resztki na PayPalu zostały 3. Dziękuję na ciebie szóstkę. To jest kurwa problem. Życie prywatne jako streamer. Fakt faktem jest, że widzowie nie powinni jakby rozliczać nikogo z życia prywatnego, ale jeśli już ktoś mówi o życiu prywatnym i jeszcze coś będzie kłamał, no to zaczyna się robić problem, bo życie prywatne... Kurwa, już nie jest prywatne, jak dodajesz sobie właśnie na story, że gdzieś jesteś, że coś robisz, że się bawisz i tak dalej. Wtedy już nie jest to życie prywatne, bo jeśli kurwa jesteś na odcinku ekipy, to już to nie jest życie prywatne, bo jesteś kurwa na odcinku ekipy. Już wtedy już publiczne. Jakby rozumiem, że jako streamer każdy powinien mieć życie prywatne i tak dalej. Ale... Nowa podkreślenie kula wpłacił 5 zł. Ogólnie jebać tego tentaciona, ale wkurwia mnie Rybson, bo widać, że go dupsko boli. Ale jak chcesz mieć życie prywatne, to kurwa bądź w pełni prywatny. Bo nie wstawiasz tutaj nic na story, tylko idziesz kurwa prywatnie bawić się znajomymi. Nie ma z tego żadnego odcinka na YouTube, nie ma z tego żadnego story na tym i tak dalej. No. Ja na przykład byłem w sobotę kurwa... Tentacjona na tej imprezie i dla mnie była to prywatna impreza. No kurwa, było o niej powiedziane u Rybsona, więc też o niej powiem. Tentacjon z mostu jakiegoś. Ale ja kurwa nigdzie nie wstawiłem żadnej story z nikim, nie pochwaliłem się tym nigdzie i tak dalej, bo chciałem, żeby to było prywatne. Ale no, był ten argument o imprezie, więc o niej i tak mówię. W GTA? Nie wiem, czy Tentacjon będzie grał w GTRP. Mogłoby nie wyjść, jak u Mandzie nie wychodzi. Niektórzy nie są gotowi na GTRP. Nowa kula. Kurwa mnie Rybson, bo widać, że go dupsko boli. Za co Rybsona dupsko boli? Rybsona nie boli dupsko. Rybson chciał dobrze. Rybson chciał w tej wypowiedzi dobrze, fakt faktu. Rybson chciał dobrze dla Tentacjona. Tylko nawijasz spiralę hejtu, jesteś tego świadomy. Kurwa, zobaczyłeś jednego shota. Widziałeś kurwa, co ci pisałem na Facebooku, na Instagramie, no kurwa. Przysięgam ci, stary, piliśmy razem alkohol, siedzieliśmy, było spoko, po czym widzę, że wbiłeś szpilkę, mogłeś przemyśleć temat. Bo jak ty przychodziłeś do mnie na styl... O kurcze. Michel wpłacił 5 zł. Prawda jest taka, że prawdziwy kumpel powie ci, co robisz źle. A nie będzie cię cały czas poklepywał po plecach, blood trailno, ale oczywiście Tentacjon się otoczył samymi yesmenami i mu odpierdala. Czekajcie. Witamie, no kurwa. Przysięgam ci, stary, piliśmy razem alkohol, siedzieliśmy, było spoko, po czym widzę, że wbiłeś szpilkę, mogłeś przemyśleć temat. Bo jak ty przychodziłeś do mnie na streama ale ty wiesz, i pisali ci, stary, pisali ci serki, spierdalaj Rybson, to ja mówiłem, Rybson jest spoko, gramy z nim. Serio, stary, tak zawsze było, kurwa, bo to jest Twitcha. Zobaczyłeś jednego shota, jak ci mówiłem, kurwa, że cię lubię i że cię rozumiem tak jakby, to kurwa, już cicho. Teraz próbujesz ze mnie zrobić tego złego, no weź. Nie, kurwa. Stary, nie próbuję, ja mówię fakty. Nie no, jakie fakty? Tentacjon miał to jeden problem, przez który potem miał, kurwa, moralniaka przez cały stream, bo Tentacjon robił stream, na którym gadał z tymi widzami. I widzów chciał, wiecie,
na widzów, jak widzowie normalnie wchodzili, to widzowie, no kurwa, dużo tam razy się zdarzyło, że widz jakiś po prostu atencjusz wchodził i mówił jakieś głupoty, jakieś nierealne argumenty wyciągnięte z dupy. I wtedy ten Tacjon mógł na przykład wyzywać tego widza albo się z niego pośmiać, no nie? Ale tutaj był problem, bo Rybson przyszedł kurwa z prawdziwymi argumentami. I ten Tacjon i tak, kurwa, zamiast się przyznać, to zaczął jechać na Rybsona i robić z siebie ofiarę i jeszcze robić z Rybsona tego złego. Przy czym potem dostał, kurwa, moralniaka i przez resztę całego streama ten Tacjon tylko mówił tak, masz rację. Wręcz widziałem, że ktoś mu napisał na czacie, Bartosz, masz rację, Rudecki. Zmiana Niku była. Bo naprawdę, potem wszyscy widzą, mówi, że masz rację i chyba kilka razy mówi, że zachował się źle do Rybsona i przez całego streama miał moralniaka, bo stwierdził, że, bo wiedział w głowie, że po prostu zrobił coś głupiego z Rybsonem. Bo Rybson miał tutaj, kurwa, rację. A Bartosz chciał się zachować jak w stosunku do niego, jak do widza, który jest jakiś głupi. Ty nie? To nie musi być nawet żadna drama, możesz to zanegować, możesz powiedzieć, że, nie wiem, konfabuluje i pierdolę farmazon, ale to są bite fakty. Jakby, gdzie jest w tym zdaniu kłamstwo? Byłem nad morzem, nawet powiem więcej, byłem też u Mielona, no więc atencjujemy się, super. Byłem u Grubego Mieckiego, też razem siedzieliśmy. Siedziałem tam do niedzieli, w niedzielę zawinąłem. I napisałem, że byłem nad morzem i byłem, że miałem sesję, co się zgadza. A potem pojechałem do ekipy, ale nie chciałem mówić, że siema, widzowie, nie ma streama, pojadę do ekipy. Płacił 5 zł. Liczba disów musi się zgadzać. Niestety taka jest prawda, kiedy Zgierczak teraz Bartosz. To też byłoby cringe'owe, no jakby, dlaczego miałem się z tego tłumaczyć? Raz, faktycznie domknąłem sesję, nie mam już sesji. Dwa, byłem nad morzem. Mówienie, że okłamałem, no to tak jakby nie jest na miejscu, stary. No to w takim razie moja wina, pomyliłem się, sorry. Nie, stary, to ja się pomyliłem i jest mi przykro, że najeżdżasz, ale spoko, rozumiem. To, co ty chciałeś zrobić, rozumiem twoje podejście, rozumiem widzów przede wszystkim, także... Rozumiem widzów przede wszystkim, a jednocześnie... Było wyzywanie widzów i tak dalej. On kurwa nie wiedział, co chce zrobić na tym streamie. To było tak dziwne. Nie, to jest... To było niesamowicie dziwne na tym streamie. Naprawdę. Jestem zaskoczony, jak ten stream przeszedł, ale skończył się po 2 godzinach i tyle. Jasne, Soros, dzięki za piąteczkę. No tak, liczba disów musi się zgadzać. Zawsze znajdziemy na Twitchu kogoś do jebania i zobaczymy, jak on to wykorzysta, no. Nie, spokojnie. Bartek wróci do streamowania częstszego, bo będzie miał współpracę za niedługo. Więc musi. Nic więcej nie mówię, ale wiem. O, a co nagrał ten? No Mandzio, tak, analiza upadku, zapierdolił. Mocna wymiana zdań, Rzymianie. A co nagrał Nitro? Czemu hype minął analiza? Ja widzę, czy postreamuję do 15? Nie mam pojęcia. Wiesz co, mogę zawsze odpalić Jump Kinga i tyle. Uwaga, weź skończ to pierdolenie swoje, bo jesteś tak samo zakłamany jak ten typ. Walisz jakieś bajery do swoich 12-letnich widzów, a oni wszystko łykają. Dobrze, GMMKRR. To wale głupoty. Jakby ja chętnie posłucham, nie ma problemu. Ja Rybson streamuje, dawaj z nim pogawędkę o tej sprawie pogu. Ja chętnie kurwa porozmawiam z tobą. Jakby... Może popełniłem w czymś błąd, w czymś, co powiedziałem. Rybson streamy, dałeś z nim pogawędkę o tej sprawie. Nie, no jakby myślę, że już kurwa tyle osób się wypowiedziało o tym, no jakby nie mamy też o czym za bardzo rozmawiać. No nie? Brzoza, nigdy ci nie wybaczę tego bucika w Poznaniu? Miałem jakiś bucik przez zaustawiony? Ja nie pamiętam. Pewnie przez przypadek, co? Chuj wie.
Ale o czym? Ja miałbym widzowie porozmawiać z Rybsonem. Zdaje się, że tej akcji z Soblem to jest Sobel. Sobel. Sobel to odjebał Maniany i tyle. Miałeś nie streamować już? Miałem nie streamować regularnie. Miałem nie robić środ z sucharem. Jutro jest ostatnia środa z sucharem. Mówi się Soblem czy Sobelem? To Young Iggy śpiewał. Gdzie to jest? Young Iggy. Gdzie to kurwa jest? Sobla, nie Sobela, o. Ty. A gdzie to jest? Wolimy to gdyne, bo gdowy dzień nas uciekł. Nie zrobimy się, że gdzieś kamera. Co ja też pierdolę się życiem, kwuja sznera. Czemu tak stawają w la górę zrobiła. Mój rząd polegią, no bo spada wyrobi. Pijamy spokój i to jest no nie Sobela. Bo mówi się Sobla, nigdy nie Sobela. Tak, to, bo mówi się Sobla, nigdy nie Sobela. Także Sobla. Dobra, no to możesz przełączyć na spoko. A co powiedział Nitro? Nie uważam, że... Ja zgaduję, że Nitro powiedział tak. XXXTentacja otoczył się Nudzieżami, Lewusem i Rajonem, którzy widać dlaczego sami się mają po 200 widzów. Sam Tentacją też nie jest najlepszy i potrzebuje innych osób, więc potrzebowałby lepszej ekipy. Tak zgaduję, ale nie oglądałem tego. Może zrobiłbym coś złego, gdybym nie streamował przez dłuższy czas. A o co chodzi? XXXTentacion podobno zniknął na 2 tygodnie i go jebią na Twitchu. Tak. Tylko wiesz dlaczego? Ale nie jebią go do 2 tygodnie nieobecności. Wybiórcze informacje. Znaczy, bo to było coś takiego, że on, wiesz, te szachy się spopularyzowały, on tam bardzo dobre wyniki kręcił, wszystko spoko. Psy Industry zgadał też? Witam! To my! To ja też trochę. Nitro też go nie lubi? Nie lubi go? Jak to też? A, bo Jabson, bo ty go nie lubisz, tak? W porządku. Okej. Okay. Nagle zaczął z jakimiś osobami z tak zwanej czarnej listy streamować. Wiesz, to jest na zasadzie jak ty pójdziesz... Czarne listy to znaczy? No już ci tłumaczę. Jakby dzielą się ludzie na grupy na tym Twitchu. Czyli nie wiem, na przykład Mancie streamuje z Evronem. Ale na przykład... Nie, już nie. Nie wiem, Japchan, Xayo, czy wiesz, ogólnie Xayo Industries nie lubią. Więc w momencie, wiesz, możesz się trzymać tylko z jedną grupą. Możesz się trzymać z jedną grupą, bo widzowie... Bo widzowie ci powiedzą, o Stinky Cheese, coś tam. No. Nie, to trochę prawda ostatnio. No też dostał chyba jakąś współpracę z WOTem, wiesz, sobie tam pograł w WOTa, wiesz, ale to nie jest nadal najgorsze. Potem se zniknął, no i teraz se wrócił. No. I mi się wydaje, że specyfika tego człowieka jest taka, że on właśnie, on jest taki uśmiechnięty, on sobie nie szuka dram, on, wiesz, on sobie po prostu gra tam w szachy, w cokolwiek. Więc w momencie, kiedy mu zaczynają wchodzić na głowę, wiesz, pojawia się, kurwa, nie wiem, 5 hejterów, to on nie ma czegoś takiego, a dobra, to ty wypierdalasz, jest spokój. Ale na tym, czy to... Tylko to rośnie. Nie, no co ty tam, każdy każdego jebie, tylko wiesz, jak przyjdziesz, patrz, to jest taka różnica, że ktoś ci przyjdzie na czat i ci powie, Rafał, ty kurwo jebana. Dobrze, czy zjebus. O co chodzi? Napiszcie Evron serduszko na czacie. Kurwa. Co się dzieje na tym moim czacie? Co wy robicie? A, bo Lewus jest na czacie. A, nie ma. Sprzedajny śmieci i ty powiesz, no żałuję, że więcej mi nie zapłacili. No i reszta mówi hehe XD. Lewus był fotografem na tej imprezie, co byliśmy z Bartkiem, więc nie wykorzystał, kurwa, sytuacji, jak rozmawialiśmy.
i patrzyliśmy na siebie złowrogo. Nie ma żadnego zdjęcia z wymiany zdań. A jakby na przykład poszli, strzelam do Sandry i by napisał, o ty szmato, coś tam, sprzedałaś się, to ona by się tłumaczyła. Więc kurwa reszta by to podchwyciła i mi się wydaje, że to jest po prostu ta bańka hejtu, którą... O, uwaga, czekajcie, bo GMMKRR odpisał, jak on stąd dyskutować, jak kurwa dostaje timeouty za długie wiadomości. Ty chcesz mi powiedzieć, że nie wciskasz ludziom bullshitu? Ty, no... To bot cię banuje za zbyt długie wiadomości, rozumiesz, mordeczko? To nie ja, ale mogę zobaczyć, co napisałeś, nie ma problemu. Już patrzę. Już, czekaj. Kurwa, no zobaczę to. Dobra. Mokry suchar. No taka jest prawda, przecież to jest oczywiste, że nie będziesz popierać jego słów i jebać jego życie prywatne, ale życie prywatne twojego pana Xaya to już jest jego życie prywatne i chuj każdemu do tego. Ale powiedziałem ci o tym. Przecież kurwa, mówiłem o tym. Życie prywatne, no jest życiem prywatnym, jak się o tym nie chwalisz. Marcin Majkut nie robi odcinka z ekipą i mówi, że to życie prywatne. Nie robi story z niczym. Rozumiesz? On siedzi i nic nie robi. On przez ostatnie 5 miesięcy zrobił 3 Insta story. A tak to tylko wchodzi na nasze streamy. Bo nikt kurwa nie wie, co on tak naprawdę robi. Znaczy, no ja coś tam wiem. Chłopaki coś tam wiedzą, ale generalnie nikt nic nie robi. Przecież kurwa, no to jest jego życie prywatne. Bartek tu wstaje story i tak dalej. No. Czego ty nie rozumiesz? Ale to też mówię, że życie prywatne to życie prywatne. Akurat streamer generalnie nie powinien się jakoś tłumaczyć życia prywatnego. No. To jest, no jest życie prywatne. No. Czat nie powinien wchodzić nikomu aż tak bardzo do życia prywatnego. Nie wstawiał story z ekipą. No nie wstawiał, ale był na odcinku. No. Więc oczywistym jest, że temat tego, że były ekipy, robi się tematem publicznym. Ma teraz XXXTentacion, ona jest po prostu sztucznie napompowana i można to po prostu bardzo łatwo ukrócić z jego strony. A... Co Lewus rzuciłeś na... Kurwa, Lewus dał jakiegoś linka i się boję. To jest Lewus? Chwalisz się zdjęciem, że takie mi zrobiłeś zdjęcie? To jest... to. Chwalisz się swoim skillem fotografii? Takie zdjęcie mi zajebałeś? Spłacił 5 złotych. Rybson jest tak samo spierdolony jak ten szachista z pasji. Jedyne co go ratuje to że ma fajna dziewczynę. A tak to jebać obydwu spierdolców. Na chuj drazyć temat. Ksajo wrodz bo jebie na twitchu. Nie, to jest subiektywna opinia. No co? Ja nie odpowiadam tego donata. Może mieć taką opinię donator, no. Ja... Nie mam aż taki. Ale wiadomo. Czy liczby będzie miał takie, jakie miał? Wydaje mi się, że nie. Bo niewystarczająco skapitalizował hype na szachy, żeby... Bo dużo osób też tam było, wiesz, bo był hype na szachy, więc się idzie do Bartka. I teraz na przykład jakby odpalił Lola, to jak on będzie grał w Lola, to nie przyzwyczaił na tyle tych osób. No rozumiem, które... to się samego jako do osoby. Tak, więc na przykład, a oni są przyzwyczajeni, że na przykład do Lola idą na przykład do ciebie, nie? Więc dobra. Jak on będzie grał w Lola, to przyjdą do ciebie. Ja tak uważam, o. Powiem, że masz rację, ja się do jednej rzeczy chcę odnieść, bo na czacie coś napisał. Cześć, co? Gość ma rację, już o takie gówno są spiny, weźcie kurwa dajcie Marcina Majkuta, bo ochujeje z tymi streamerami z pizdy starej baby. A dobra, że donator ma rację, okej. Okay. Pisał, że problem polega na tym, że u niego wszystko sponsorowane i on ciągle ma nowe reklamy. Tylko teraz pytanie brzmi, jaki jest problem dla was w tym, że ktoś coś jest wielkim banerem reklamowym, nawet jeżeli to nie jest związane z strachami. Ja też reklamuję na przykład Operę GX, czy Opera GX jest powiązana z LOLem czy Omegle? No kurwa niekoniecznie. Natomiast w sumie z drugiej strony ja nie jestem ukierunkowany na jeden content, więc może jestem bardziej elastyczny pod tym względem, ale mimo wszystko, tak długo jak ktoś reklamuje coś, co nie jest scamem, a jest produktem, który jest po prostu w porządku, to nie widzę w tym problemu. Bo ale ja to uważam, jest, to że jest można coś, co... owszem jebać osoby, które zarabiają na
tutaj łatwowierności, czyli nie wiem, Lexi sprzedaje rajstopy, bo jej naiwni widzowie uwierzą, że warto je kupić. Ale poczekaj, to nadal się sprowadza do tego, co ja mówię, że on niewystarczająco wyperswadował tym widzom, że nie tylko będą szachy, bo tak szczerze, jeśli bo jest pewnie jakaś grupa osób, co mówi, o fajnie, bo będą szachy. Ale już ludzie po tym czasie, Gambit Królowej już minął, wiesz, już hype na szachy minął. Więc on, żeby kurwa, wiesz... Nie no, szachy to już jebane nudy. To było widać. O, na tym streamie. Tylko szachy. Grał tylko w szachy. No i... Było 4700 widzów, piko. No szachy to jest kurwa taka deduwa, że to jest... deduwa jest. Z 20 tysięcy nie spać na 10, 5, 3 kurwa i 200 i potem, żeby nikt nie pamiętał, to musi się na coś innego przerzucić. I mi się wydaje, że po prostu ten transfer był nieumiejętnie zrobiony. I też uważam, ja zresztą o tym mówiłem, że on się otoczył złymi osobami, ale nie pod względem chęci czy jakiegoś wyzysku, tylko osobami, które nie miały doświadczenia w pomocy. 4K widzów to mało niby. Jak na niego, tak. Mówimy w odniesieniu do niego. 4K to w kurwę, ale wiesz, no... W odniesieniu to mało. To jeden z jego najgorszych streamów był. Odpalił tylko szachy. No to był najgorszy jego stream. 4-7 pik. Tu wszędzie są wyższe piki. To był najgorszy stream. Tu grał tylko w szachy. Prowadzenia tak dużego kanału, jakim on był na Twitchu. Wydaje mi się, że po prostu przydałby mu się... Najgorszy stream wynikowo, żeby nie było, bo ja mówię o statystyce widzowej. Jakiś menadżer, żeby go za rękę poprowadził. No i właśnie to jest problem, bo tam, wiesz, grupa tych streamero, influencero, twitterowców, w której on się otaczał, czyli Lewus, Rajon i ten, oni na pewno nie chcieli źle, ale wydaje mi się, że źle go poprowadzili. Źle go poprowadzili, bo oni go tak wzięli jakby pod skrzydło i mu pomagali. Jeden montował filmy, drugi chyba jakoś tam coś ala menadżersko prowadził. I ja zresztą kiedyś chyba o tym wspominałem na Twitterze, to tak trochę mnie wyśmiali, nie? Bo łatwo jest wyśmiać kogoś, który próbuje spuentować czyjeś błędy w momencie, kiedy osoba, którą prowadzi, ma 30 tysięcy ludzi na live. Ale też z drugiej strony, Sergiusz, łatwo jest się pomylić, bo dobra, tutaj może mieć rację, ale ja to tylko przypomnę, że to samo mówiłeś o Xayo, że twoim zdaniem Xayo, który robi nieregularne streamy, on się szybko znudzi, nie będą tak mówiłem, no. I mówiłeś to kurwa 2-3 lata temu. Mówiłem to, no. Jest to tajnym bajfarem, więc wiesz, no jakby... Ale okej, dobrze, tylko... To sami trochę nie ma reguły. Ale oczywiście, że nie ma reguły, ale to... Ja owszem, ja mówiłem, że mnie zastanawia fenomen Xayo, wydaje mi się, że na dłuższą... Ja tak mówiłem, że wydaje mi się, że na dłuższą metę w końcu ludzie, dojdzie to do ludzi, znaczy wiesz, takie myślenie, że kurwa, ile można czekać i się znajdą innego ulubionego streamera, ale od tego czasu wielokrotnie powtarzałem, że typ jest kurwa jakimś totalnym przechujem, bo pomimo tego, że każda inna osoba już by nie wróciła, to on se kurwa wróci po pół roku czy po 8 miesiącach i kurwa miał tyle co miał, albo ma jeszcze więcej, nie? Więc... Jest jeszcze jedna rzecz, która u Xayo teraz zajebiście działa moim zdaniem, czyli ktoś stworzył sobie to całe Xayo Industries i nawet jak go kurwa nie ma, jak on nie streamuje, to nie dość, że zarabia z nich, to jeszcze oni ciągle przypominają, że to jest tak jak... Tak, to jest waiting room taki na Xayo. To jest taki właśnie waiting room, szczerze zrobił zajebisty ruch. A swoją drogą dostałem wiadomość, że ja nie jestem banerem reklamowym, także zapraszam wszystkich na K-Dropa z kodem TakePan darmowe 2 zł i 5%... Ale Xayo, to geniusz. Zapraszam, link w opisie, grajcie, wygrywajcie. Ja miałem coś takiego na początku, jak tam słyszałem, że sobie jakiś tych streamerów zrobił, nie wiedziałem, co to za ludzie. Mówię, kurwa, pewnie nie wiem. Pewnie tak jak i sam robi, że czasami kurwa próbuje wypromować kogoś, kto nie jest nawet fajny. Ale tak totalnie szczerze, każdy z nich jest inny i każdego z nich się kurwa da oglądać. No mało wiedzą, no. Ja chyba najbardziej Japczana lubię z nich wszystkich, bo chyba też najwięcej znam, nie? Czy jest każdy inny, to bym się kłócił, uważam, że niemalże wszyscy z nich są identyczni do Xayo, jeżeli chodzi o jakiś tam humor i tak dalej, natomiast... No tak, no na pewno był to strzał w dziesiątkę, co liczby mówią same za siebie, nie? Co sądzę o Wysockim? Ale... Ja wam powiem tak, ja za mało streamów poszczególnych osób poza Japczanem oglądałem, ale z Wysockiego, no on ma pecha na midzie, tak jak ja, więc ja się z nim mega solidaryzuję. Bo ja widziałem, że on też jak wchodzi pod tower czy coś, to Riot nie działa wtedy. Nie ma problem z rzecznikami, więc ja go turbo rozumiem, nie? Nie liczy swój... O, ja to odkryłem kurwa ostatnio, że ja też tak znienawidziłem kiedyś z Nitrem. Powiem wam, to krótka ciekawostka. Gdzie się sprawdza zablokowanych użytkowników na Steamie? Czekajcie, muszę to znaleźć. Znajomi, zablokowani użytkownicy. Mam kurwa... 8 zablokowanych użytkowników, tylko jednym z nich jest Nitro Monster. Tak mnie wkurwiał. 6 lat temu go chyba dziś zablokowałem, albo 5. No, my się tak wyzywaliśmy. Ja wtedy jeszcze, wiecie, byłem jakimś randomowym widzem, który po prostu dużo siedział na streamach i na YouTubie.
Ale zablokowałem go, bo pamiętam, bo mnie zabił w CS-ie, jak graliśmy sobie piątkę i mnie zajebał i dostał bana i przejebaliśmy przez niego mecz. Stwierdziłem, że go zablokuję sobie na Steamie. Ale odkryłem, że go mam zablokowanego, bo mówiłem, jak mnie zabił, ale teraz to odkryłem, że mam go ostatnio wszedłem jakoś, patrzyłem sobie na znajomych, bo usuwałem znajomych, bo miałem za dużo. Patrzę na zablokowanych, to Nitro Monster. No co, no? No tak, no, było tak, jak rozmawiałem z Bartkiem Tentacjonem na imprezie w sobotę, to też mu powiedziałem, że mam go w dupie, ponieważ jest jednym streamerem, który w miesiącu może mi zająć 100 godzin streamingowych, nie uważam go za konkurencję, bo my mamy całą ekipę, która może streamować od rana do nocy i miesiąc ma 720 godzin i tyle, no. Może troszeczkę byłem niemiły, ale taka jest prawda. A Bartek się no nie otacza się ludźmi, których jakoś, którzy mają widzów, więc chuj. Nie byłeś? Nie byłem agresywny, Lewus? Byłem miły? Byłem miły, Lewus? Bo Lewus stał obok i Lewus słuchał wszystkiego, jak rozmawialiśmy. I tylko nieraz dodał jakiś... Tak? Dobra, to jednak byłem miły. Masterek wpłacił 10 zł. Ksajoo to geniusz. Odpala streama raz na rok, a kaska z subów od dziecioków płynie. Bekę mam z tego, jak was robi ten 5 hat. No fakt, ten Marcin ma 250 subów. Mimo nie streamowania pół roku. To nie subuje teraz, to 250 subów jest cały czas. To niesamowita sprawa akurat. To jest ten, inwestycja, pasywny dochód. No jest, 250 osób wiernych do samego końca. Nawet nie działa wtedy. No i co? A, ja jeszcze wczoraj widzę ten, nie wiem czy śledzicie mojego Twittera. Puszczę sobie tutaj Taco Hemingwaya w tle, ale również zarzuciłem wczoraj tak zwanego tweeta z polskim top 15 Twitch, a możecie wpaść na mojego Twittera, mokry suchar. Polecam Twittera generalnie. Ostatnio się. A dziękuję Basterek za tą dyszkę. Ostatnio się rozwija mocno Twitterek. Wrzuciłem wczoraj sobie top 15 Twitcha. Jak to wygląda? Dałem tutaj jakieś bugi. Czyli tak. Mandzio spadł z top 1, bo był top 1 na top 7. I za na to. No kurwa, zasłoniłeś mi Mandzio. Final Fantasy. No gościu. Wirus na ekranie mi zasłania Mandzia. Wirus z Rikczem zasłonił Mandzia? No dobrze. Co taki długi ten wirus? Dobra. 7 Mandzio był pierwszy. Zajebał przy tym spadek 43% widzów, a chyba jeszcze bardziej idzie w dół. Jebać mobota za te bany z pizdy blo. Dobra, obiecuję na jutro ustawić lżejszego mobota. Dobra? Jutro będzie lżejszy mobot. Rodkowski, dziękuję za 2000 bitów. Ja pierdzielę, to jest kaski za 20 dolców. To jest 76 zł. Bo dolar jest po 3,80. 76 zł. Ale dużo. 20 dolarów. 20 dolarów z jednych biców, a ja nieraz tyle z Twitcha nie zająłem przez całego streama. Gniewkonizator wpłacił 5 zł. Ja subuję Xayoo, mimo że nie streamuję, bo to jest jakieś jebane 25 zł na miesiąc. Więcej płacę za jedną rolkę sushi i pluję na biedaków. No proszę bardzo, widzowie, widzicie?
I tutaj widz robi S. No, więc Mandzio spadł z jedynki na siódemkę, a spada chyba jeszcze bardziej w tym miesiącu, bo zaczął wstrzymać GTRP i niestety nie wychodzi u niego GTRP. Jasne, Japszan, elo, grałeś na trening, powodzenka. Chłopo też ma chyba trening o 14. Rujne biedaków, a wysyła 5 zł. No co? 5 zł to 5 zł. To dużo pieniędzy. Wiesz, ile można mieć za piątkę? Ty, mam coś za piątkę? Taki. Śrubokręt. Śrubokręt za piątkę można kupić. A to bardzo potrzebna sprawa w domu. Więc ta piątka mi pomoże dużo. Loda ekipy można kupić, nawet dwa. Trzy piwa? Za 5 zł? Nie no, złoty 80 za piweczko. To nie kupisz trzech, to dwa kupisz. 2,5. A umiesz czytać te dane? Pod average viewers jest drugi, to wciąż wyżej od twoich idoli z tej listy. To prawda! Tylko wiesz, o co chodzi? Watch time jest najważniejszy, ponieważ watch time to jest coś, co liczy się dla długotrwałych sponsorów, którzy najwięcej płacą. I jeśli Bartek streamowałby więcej, to jest taka zależność, że jak streamujesz więcej, to bardzo ciężko ci utrzymać dużą widownię. Ja Gucio, gdyby streamował mało, to mógłbym mieć nawet i 4,5 koła średniej widzów, ale Gucio streamuje do 5 rano, gdzie ma po 1200 widzów i dlatego ma średnią 300. Przecież Gucia na swoich streamach wieczorem ma dużo więcej widzów. Oczywistym jest, że jakby Mancio czy Bartek streamowali więcej w zeszłym miesiącu, to ta ich średnia widzów byłaby jeszcze mniejsza. Ja też na przykład mam średnią widzów 3300. Gdybym streamował 100 godzin miesięcznie, to moja średnia by wynosiła 2000. Bo nie potrafiłbym utrzymać przez 100 godzin średniej widzów 3300. Rozumiesz? Bo jestem jebanym nudziarzem. I oni też ostatnio robili nudy. No, tak jest. No, więc Mancio spadł. Evron odleciał. Fakt faktem, trzeba przyznać. Evron, kurwa... Mimo to, że... jest jebany za jakieś oszukiwanie na giveaway i tak dalej. Nic to jego widzów nie obchodzi. Wszyscy, co na to narzekali, zostali po prostu zbanowani i tyle. I co? I odleciał. 9700 widzów. Zdecydowana przewaga, bo drugi był Mandzio, mający 6600. I no co? Jest Evron wysoko. Co dalej? No i z intentacją spadł z drugiego na 14. Wiadomo, bardzo mało streamów, mniejsza średnia. No i Izak się zjebał z 8-7K, bo miał te mecze e-sportowe anonymo. Wrócił do swojej normalnej formy, że tak powiem, chociaż i tak trochę mniejszej niż zwykle. Wysocki pojawił się wreszcie w top 15. Był 20 w maju, a w czerwcu był 6. Zobaczymy, jak Wysocki w lipcu i potem w sierpniu, jak się przeprowadzimy już do Warszawy. Znaczy, no, on się przeprowadzi do Warszawy. No i co? Wypadł Jacob, Popo i Nitro. Nitro dostał bana, Popo mało streamował, więc wypadł na chyba jakieś 20 miejsce. Jacob też dużo mniej streamował. A w ich miejscu pojawili się Grandi, Diables i Overpow. No wiecie. Grandi na fali GTA, Overpo po prostu w chuj dużo streamował, 190 godzin, no i Diables też więcej streamu, więcej czegoś tam, no bo Evron też poszedł wyżej, no i też się wbił Diables na top 13. A widziałeś, jak multi skoczył? W sumie nie widziałem. Dobra, to łatwo idzie sprawdzić. To i to. No, Popo w ogóle się nie odpala? Nie ma pomysłu. Chyba, to bardzo.
jednostna Europka. Nie wiem, musiałem się dogadać z Lukiem i Apchanem wreszcie. Wykop Xayo. No jest tutaj, wykop Xayo. Ja lubię wchodzić na wykop i se czytać. Tak, i Xayo, i Xententacion, polski YouTube, Twitch. Co jeszcze? Pato streamy nieraz co lubię poczytać. Wiem co się dzieje w internecie. Przecież grupki też czytam, kurwa, czytam jak będzie w Xayo Industries, czytam Frizawkę. Jakieś tam grupy innych youtuberów. Ja dużo czytam, widzowie, żeby wiedzieć co się dzieje. Który jest multi? 23 multi w czerwcu, a w maju który był? Idol? Ja nie wiem kim jest, nie widziałem ani jednego streama. Widziałem tylko, że się streamuje GTRP. Dobra widzowie, to co? No to tyle. Czy to prawda, że Xayo nie żyje, to tylko symulacja oparta na analizie reszty członków ekipy? Jak